Serdecznie witam Państwa, witam dziennikarzy na dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej umowie programowej Andrzeja Dudy z Polakami, kandydata na prezydenta, na urząd prezydenta. Szanowni Państwo, tak jak większość z Was na pewno słyszała, kandydat na prezydenta, pan Andrzej Duda, zawarł z Polakami taką umowę programową, podpisał ją zresztą publicznie, która będzie dotyczyć jego działalności, jeżeli zwycięży w wyborach prezydenckich. I ta jego umowa opiera się na czterech filarach, to jest rodzina, praca, bezpieczeństwo i dialog. Jeśli chodzi o rodzinę, to tutaj założenie jest takie, żeby wspomóc rodziny najuboższe, te, które borykają się z dużymi problemami, a takich rodzin jest w Polsce sporo, żeby wspomóc je kwotą 500 zł na każde drugie dziecko. Ponadto, jeśli chodzi o pracę, to tutaj pan Andrzej Duda, jego założenia idą w tym kierunku, żeby młodzi Polacy nie musieli wyjeżdżać za granicę, żeby nie musieli opuszczać ojczyzny w poszukiwaniu chleba, a tą pracę mogli znaleźć w Polsce, tutaj na miejscu. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to w obecnej sytuacji, która dzieje się u naszych granic wschodnich, to co dzieje się również w Europie, jeśli chodzi o państwo islamskie, głównie chodzi o to, żeby wzmocnić bezpieczeństwo Polski, żeby wydatki na zbrojenia zwiększyć i żeby unowocześnić naszą armię. O tym Prawo i Sprawiedliwość mówiło już od dłuższego czasu, nie tylko tutaj w ostatnim czasie Andrzej Duda. Jest to jeden z filarów, zarówno bezpieczeństwo zewnętrzne, jak i bezpieczeństwo wewnętrzne. Kolejnym takim filarem to jest dialog, szczególnie ważny w obecnej sytuacji politycznej w kraju, żeby grupy, które po prostu są niezadowolone z polityki rządu, a takich grup jest bardzo wiele, z polityki rządu Platformy i PSL-u, żeby te grupy po prostu miały możliwość takiego dialogu i żeby te grupy mogły w rzeczywisty sposób oddziaływać na to, co się w państwie dzieje. Nie tylko grupy protestu, ale chodzi tutaj o społeczeństwo. I kandydat na prezydenta, pan Andrzej Duda, ma na myśli to, że jeżeli są podejmowane inicjatywy obywatelskie, a takie inicjatywy dotyczące ustawodawstwa, i kiedy są zebrane podpisy, a tych podpisów, jeżeli się zbierze 100 tysięcy, to wpływ pod obrady Sejmu, taki projekt jest poddawany. I chcę powiedzieć, że w ostatnim czasie i tutaj w ostatnich latach rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u po prostu żadna z tych inicjatyw obywatelskich nie była poddawana dalszemu procedowaniu. Większość, a prawie wszystkie te inicjatywy zostały odrzucone w pierwszym czytaniu. Także Andrzej Duda chce to zmienić. Chcę wprowadzić dialog ze społeczeństwem, chcę się liczyć ze społeczeństwem i podpisał taką umowę programową jako kandydat na prezydenta. Również jeśli chodzi o oświatę, to tutaj jest pomysł powrotu do szkoły ośmioklasowej i do czteroletniego liceum. Także ten program, jeżeli Państwo tutaj dziennikarze zechcą, mam przed sobą i jest do wglądu, także można ze sobą go zabrać. Dziękuję.